Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak obiecywaliśmy, mamy pierwszego gościa. Cześć Tobiasz, witam Cię. Cześć. Tobiasz Lipowski, mianowicie właściciel gospodarstwa, na którym założyliśmy Biodemo Farmę. Cześć, jestem Tobiasz Lipowski. Na tym polu mamy Biodemo Farmę. Tak jak było wspomniane, razem z Tobiaszem jesteśmy na Biodemo Farmie. A czym odróżnia się Biodemo Farma od Demo Farmy? Tym, że na Biodemo Farmach mamy preparaty biologiczne dostarczane przez firmę BGD Lab, gdzie testujemy i pokazujemy efekty działania. Już jesienią na tej Biodemo Farmie w Działdowie u Tobiasza zastosowaliśmy preparat Novobact Azofosfo. Tobiasz, jakbyś mógł mi przypomnieć, kiedy zastosowaliśmy preparat Novobact Azofosfo i od razu dodaj, w jakich to warunkach przeprowadzałeś zabieg. Novobact Azofosfo został zastosowany 10 października. W tym dniu było dosyć pochmurno, wiatr był umiarkowany, warunki wilgotnościowe były całkiem dobre, naprawdę była duża wilgoć. Temperatura wydaje mi się, że w okolicach 7-8 stopni. Czyli z punktu widzenia zabiegów, teoretycznie te warunki nie były sprzyjające na zabiegi fungicydowe, herbicydowe, insektycydowe, ale w przypadku bakterii to, co powtarzamy cały czas, że te warunki powinny być pochmurno, deszczowo i tak właśnie było w momencie, kiedy stosowałeś. Dokładnie, jak najbardziej. Powiedz Tobiasz, bo w sumie to jest takie też zawsze dyskusyjne, czy ciężko było złapać te warunki, czy musiałeś na nie długo czekać, czy one po prostu faktycznie odpowiednio były i szło zastosować ten preparat? W tym terminie, okolice października, tak naprawdę te dni są coraz bardziej pochmurne, coraz krótsze, gdzieś te warunki wilgotnościowe do zastosowania tego typu preparatu są coraz lepsze, także no nie było to dużym problemem. Czyli nie można tutaj mówić o problemie, że te warunki są problemem do zastosowania? Zdecydowanie nie. Jedyne co to wyjeżdżać i działać. Kolejne pytanie mi się nasuwa. Zastosowaliśmy ten preparat 10 października, warunki były idealne, a powiedz mi, czy przymrozki przyszły od razu, czy faktycznie, biorąc pod uwagę pogodę długoterminową, te przymrozki przyszły dużo, dużo później po zastosowaniu? Nie. Minął dosyć długi czas, zanim te przymrozki przyszły, także tutaj nie było żadnego. Czyli okolice pewnie listopada, gdzieś pierwsze przymrozki, które przyszły i w tym momencie widzimy piękne efekty, które na pewno za chwilę przedstawimy, piękne efekty zastosowania preparatu. Dokładnie tak. Takie pytanie mi się nasuwa, bo teoretycznie większość z naszych oglądających, naszych widzów pewnie myśli, że Tobiasz ma Biodemo Farmę, czyli jest mega specjalistą w biologii. Powiedz Tobiasz, czy stosowałeś wcześniej biologię w swoim gospodarstwie? Naprawdę dopiero w tym sezonie wegetacyjnym mam do czynienia z takimi preparatami typowo biologicznymi i przed zastosowaniem tutaj azofosfo zastosowałem na rzepaku Novobact R. Czyli mogę rozumieć, że po prostu po zastosowaniu preparatu Novobact R zauważyłeś efekt lepszego rozwoju systemu korzeniowego rzepaku i lepiej to wyglądało i to też Cię skłoniło do tego, że postanowiłeś zastosować preparat Novobact Azofosfo. Tak, na początku tak dosyć na spokojnie podchodziłem do tego tematu, ale jakby na jakimś wycinku gdzieś tam rzepaku zauważyłem, że daje to faktycznie efekt, dlatego zdecydowałem się pójść także w zboża tak jakby. Czyli krok dalej poszliśmy i po prostu zastosowaliśmy tutaj Novobact Azofosfo. Takie pytanie, czy jesienią po zastosowaniu preparatu Novobact Azofosfo zauważyłeś jakiś efekt i może jeszcze wiosną na tym przedwiosiu, czy było jakieś w odróżnieniu, ponieważ tutaj robiliśmy to na dwóch ścieżkach, więc też mogłeś fajnie to zaobserwować. Na jesieni, taką późną jesienią, zauważyłem, że tu, gdzie miałem zastosowane azofosfo, troszeczkę, nawet nie troszeczkę, no jednak znacznie ten system korzeniowy był lepiej rozwinięty. Mamy tu tylko zrobione dwie ścieżki, więc tak naprawdę porównanie można zrobić w bardzo prosty sposób. Teraz, jak się przechadzamy tutaj wiosną, no to cały czas ten efekt jest utrzymany, plus tak naprawdę teraz, jak zaczynają te rośliny startować, no to widać, że na tych dwóch ścieżkach te kolory są takie zdecydowanie bardziej żywsze.
Okej, czyli możemy teoretycznie powiedzieć, że zawarty w preparacie Bacillus megaterium udostępnia fosfor, bo to, co widać tu na pierwszy rzut oka, nie ma tych przebarwień antocyjanowych, czyli tego zablokowania fosforu. Gdzieś ten fosfor jest dostępny dla rośliny. Ja myślę, Tobiasz, że to jest też dobry moment. Jesteśmy właśnie na ścieżce, gdzie zastosowany jest preparat azofosfor, żeśmy zrobili również taką lustrację, wykopali i porównali, jak to wygląda z kontrolą. Zróbmy to. Razem z topiarzem wykopaliśmy sobie pszenicę, gdzie został zastosowany preparat tego 10 października, preparat Novobact Azofosfo. I to, co widzimy na pierwszy rzut oka, że jest bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy. Wiadomo, że w momencie, kiedy kopiemy łopatką, to ten system korzeniowy jest w pewnym stopniu też urywany, ale pomimo tego mamy tutaj w przypadku zbóż system korzeniowy sięgający praktycznie 14 cm. Tak jak widzisz, Tobiasz, jest dużo korzeni włośnikowych, czyli ta masa korzeniowa jest bardzo duża, to co zresztą zauważyłeś już jesienią. I też widzimy, że te części nadziemne są żywozielone, nie ma tych przebarwień, czyli ta wegetacja w pełni już ruszyła i te rośliny mają z czego czerpać. Co, myślę, Tobiasz, że mamy te roślinki, wykopiemy jeszcze w momencie, gdzie jest zastosowana kontrola, czyli gdzie nie było zastosowanego preparatu Novobact Azofosfo i sobie porównamy. No to chodźmy. Wykopaliśmy te zboże, odmianę Euforia, gdzie był zastosowany preparat Novobact Azofosfo, a także kontrolną ścieżkę, czyli tam, gdzie tego preparatu nie było zastosowanego. Może Tobiasz, na pierwszy rzut oka Twoje obserwacje, które widzisz. No, widać zdecydowanie, że po zastosowaniu tego azofosfo no, jest zdecydowanie większa masa korzeniowa w stosunku do kontroli. Także masa nadziemna jest też zdecydowanie większa. No i tutaj widzimy, że te przebarwienia nie są, no, są zdecydowanie mniejsze. No właśnie to, co powiedział słusznie Tobiasz. Jeszcze jedna sprawa, bo o ile tutaj u Tobiasza widzimy to gołym okiem idąc, że nie ma tych przebarwień, ale to co wspominaliśmy, jak odpaliliśmy drona, że faktycznie nie widać tego, nie jest to taki efekt, że widzimy to gołym okiem, tylko faktycznie najlepiej iść sobie wykopać i wtedy widzimy, że ta masa podziemna korzeni, tych korzeni włośnikowych jest dużo, dużo więcej, co widać właśnie na tym załączonym obrazku. A w przypadku kontroli ten system korzeniowy faktycznie jest długi, bo przypomnij, tutaj była uprawa bezorkowa, tak? I to jest stanowisko po rzepaku, czyli mamy dobrze przedrenowaną glebę, gdzie ten system korzeniowy ma się gdzie rozwijać. Jednak musimy spojrzeć na te rozbudowania systemu korzeniowego, gdzie jest go dużo więcej i ma dużo więcej, może więcej składników pokarmowych pobrać. No i to, co wspomniał Tobiasz, masa nadziemna. Widać, że to jest żywozielone, jest dużo, dużo większe. Dobrze. Myślę, że z Tobiaszem jeszcze na Biodemofarmie będziemy się widywać, będziemy przeprowadzać lustrację, ponieważ mamy tutaj rozplanowane nawożenie. Pierwsza dawka została ograniczona. Tak, zdecydowanie. Kolejna, również do ograniczenia. Stosujemy teraz wiosną preparat Novobact Azofosfo i będziemy się spotykać z Państwem i przedstawiać wyniki. Dzięki, Tobiasz, za dzisiaj. Super, do zobaczenia. Do zobaczenia.